Dzień dobry, witam się z wami kolejnego dnia. Jest godzina 11, no prawie 12 tak naprawdę. A my dojechaliśmy do Wenecji. Zaparkowaliśmy samochód, kupiliśmy bilety na nasz taki jakby, nie wiem, tramwaj wodny czy coś takiego, który zawiezie nas na plac Świętego Marka. Niektórzy, słuchajcie, przyjeżdżają w te okolice, w które my przyjechaliśmy, czyli w okolice Mediolanu i nie wiem, zostają nad gardą przez tydzień na przykład i jakby to jest spoko. Moja mama to nie jest osoba, która podróżuje jakoś bardzo często, więc stwierdziliśmy, że skondensujemy ten wyjazd do maksimum i wyciśniemy z tych okolic tyle, ile się da. Więc widzieliśmy już Iseo, widzieliśmy Gardę, dzisiaj będziemy zwiedzać Wenecję, potem będziemy zwiedzać Weronę. Jutro w planach jest Mediolan, jakby wiecie. Te jeziora z każdej strony wyglądają tak samo pięknie. Więc wydaje mi się, że wystarczy, jak zobaczymy je od jednej czy dwóch stron. Nie trzeba jeździć po całości dookoła. Andrzeju, jak ci się dzisiaj jechało? Średnio. Mało intuicyjne te Włochy, co? Znaczy ogólnie rzecz biorąc, na tej autostradzie to ruchu od ciula. Nie jest tak jak u nas, że widzisz to przynajmniej 200 metrów do przodu, tylko non stop komuś na dupie siedzisz. Nie? Więc to jest takie, tiry jeżdżą środkowym pasem, więc też długi. Tu jak dojechaliśmy do Wenecji, to pojechaliśmy na ten parking Piazza Le Roma i tam tego parkingu takiego niezadaszonego było tyle co nic. Na ten zadaszony nie pojechaliśmy, bo już nie dało jakby zawrócić. Musieliśmy wrócić na drugi parking, to jest parking Tronchetto. I tutaj jest jakby lepiej, bo to jest taki wielopoziomowy parking, tak jak widzicie tam za mną. I tu jest dużo takich budynków, więc jest gdzie parkować. No i jest, wszędzie są znaki, że jest sikalnia, ale sikalnia jest na monety, trzeba wrzucić eurasa, mam tylko banknoty, więc nie ma siku. Musimy trzymać. No, odezwiemy się jak będziemy na łódeczce. Jesteśmy już w naszej łódeczce, będziemy jechać takim dziwnym czymś. Nazywa się to Vaporetto. Aha. Ile nas to kosztowało? 15 eurosów za osobę na tam i z powrotem. Czyli jedziemy na Tronchetto na plac Świętego Marka i w drugą stronę też. Tak. Tak, tak wygląda widok. Zaraz będziemy płynąć. Dotarliśmy na miejsce. Powiem wam, że woda podlewa tutaj mocno wszystko. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale te stoliki, to wszystko stoi w wodzie. Możecie kupić tutaj takie nakładki na buty, ale od sztuki chcą 10 euro, więc trochę sporo. A my próbujemy dojść do bazyliki Świętego Marka. A czy nam się uda? Nie mam żadnego pojęcia. Zobaczcie, ile ludzi. Jeżeli zastanawia was, czy śmierdzi, śmierdzi. Czy jest tu dużo ludzi? Odchali ciut. O, tutaj widzicie ludzi w tych gumiaczkach. Ja coś czuję, że my zaraz pojedziemy do Werony. Też mi się pewnie tak wydaje. Czy tak będzie? Byliśmy w Wenecji? Byliśmy. A że 10 minut to nie szkodzi. No nie? Co? Tak? Co? Byliśmy w Wenecji? Byliśmy. A że 10 minut? Ostatnio się przypłynęliśmy, nie? No. Znaczy, no i nie wiem, czy jest sens się wchać na te kładki. Dojście tam nam zajmie pewnie z pół godziny w jedną stronę. Nasze 10 minut w Wenecji chyba powoli będzie dobiegać końca. Fajnie było. Andrzej, jak ci się podobało? Kij kupa i ludzi kupa, tak? Nie no, ogólnie rzecz biorąc, to w sensie ładnie, ale straszne tłumy. Jak wszędzie byliśmy, nawet jak wczoraj byliśmy w Sirmione nad tym jeziorem Garda, to też było tłoczno, było dużo ludzi. Ale co tutaj się wyprawia, to jest kosmos, nie? Pan Andrzeju, przyjechałeś w typowo turystyczne miejsce. No wiem, no. Więc nie ma się co dziwić. Ja się zastanawiam tylko, nie wzięliśmy kaloszy, bo nie planowaliśmy tak do końca zwiedzania Wenecji wcześniej, przyjeżdżając tutaj, ale zastanawiam się, czy mogliśmy być mądrzejsi i czy to się dało jakoś sprawdzić, jaka jest sytuacja z wodą tutaj, bo chodzenie tutaj bez kaloszy nie ma absolutnie żadnego sensu. Chodzenie w tych kondonkach na buty też mi się nie widzi, więc wydaje mi się, że na nas już pora. Ale no jeżeli byście kiedyś chcieli, to może sprawdźcie, jak to jest z wodą w Wenecji, bo ja już tu kiedyś byłam i ona lepiej wygląda, kiedy nie jest tak zalana.
Natomiast muszę powiedzieć, że jako, że już byłam kiedyś i widziałam plac Świętego Marka i tą bazylikę i tak dalej, jest to coś takiego moim zdaniem na dzień. Ja bym tu osobiście nie przyjechała na dłużej, nic mnie tu tak nie zainteresowało, ani ma co się oszukiwać, ta woda tu śmierdzi, ona tu bardzo brzydko pachnie. Nie wiem, dlaczego ci ludzie tu żyją. Ja bym tak nie mogła żyć, no ale żyćko. Coś za coś. Mają piękne widoki kosztem smrodu dookoła. No, ale pięknie to podsumowałam. Andrzeju, co robimy? Idziemy tam, żeby sobie zrobimy pięciu. Sobie foteczkę i uciekamy. Kupiliśmy magnesy na potwierdzenie tego, że tu dotarliśmy. I weszliśmy jeszcze do Królewskich Ogrodów. Było otwarte, można tu schodzić. Jest bardzo ładnie i zielono. Zobaczcie tylko, ile różnych roślinek. One hour later. Nie wiem, czy Kasia wspominała, ile kosztowały stateczki Vaporetto po Wenecji, ale kosztowały tam i z powrotem 15 eurasów. Za osobę. No, a teraz dojechaliśmy do Werony. Nie było tak źle, aczkolwiek po drodze musieliśmy złapać stację benzynową, bo AdBlue się nam skończyło w samochodzie. I procedura w wynajmie wygląda tak, że możemy pojechać do najbliższego biura tej firmy, która nam to wynajęła, czyli Goldcar, i wtedy nam wymienią samochód. No, to jest tak nieopłacalne, byśmy więcej zapłacili za paliwo do tego biura, niż jakbyśmy zapłacili sobie sami za ten AdBlue, za bańkę AdBlue, za którą zapłaciliśmy 12 euro. A teraz jesteśmy w Weronie, znaleźliśmy parking i zmierzamy. Przypadkiem zaparkowaliśmy koło grobu Julii. No, więc idziemy zobaczyć, gdzie Julia sobie leży. Robimy szybki update. Weszliśmy. Tam jest Muzeum Fresków i grób Julii. No i nie było tego na naszej liście. Patrzyliśmy sobie na Google, czy warto tam coś zobaczyć, i chyba tak średnio. Więc idziemy dalej. Tak. Bo na razie najbardziej skupiamy się na szukaniu jedzenia. Doszliśmy w pierwszy punkt naszej turystycznej podróży po Weronie. I uwaga, obracamy się. I jest to amfiteatr, dobrze pamiętam? Tak, Arena di Verona, opera w rzymskim amfiteatrze. Opera w rzymskim amfiteatrze. Kasiula ma... Przyjechaliśmy bardziej w bardziej cywilizowane miejsce i poza tym, że są tu jakieś kamienne rzeczy, tu są też sklepy i tak się składa, że dosłownie naprzeciwko mnie jest Lasz. Ostatnio jak byliśmy w Rzymie, to też byliśmy w Laszu. W sensie nie ostatnio, przedostatnio. Przedostatnio jak byliśmy w Rzymie i zostawiliśmy tam sporo pieniędzy, jak będzie tym razem. Obstawiajcie w komentarzach. Kasia, podoba ci się? No wiadomo, że tak. Tomek, kluseczki. Andrzej, ma kluseczki. Brawo, Andrzejku. Andrzej próbuje unikać sera. We Włoszech to jest chyba całkiem trudne, co? No. Zjedliśmy i ruszyliśmy na spacer. Ale słuchajcie, wylosowała nam się ulica z jakimiś luksusowymi sklepami, więc możemy uskuteczniać tylko Windows Shopping, czyli możemy sobie popatrzeć przez okna, co tam mają w tych sklepach. A raczej nic więcej. I Saint Laurent, Gucci. No, nie pogadasz, moi drodzy, nie pogadacie. Bardzo ładne wystawy. Od razu czuć pieniądze, jak się patrzy. No. Także eksplorujemy Weronę. Chwilowo od strony zakupowej. Dotarliśmy do Casa di Giulietta. Tutaj ludzie się podpisują. A tam jest kolejka, tak sądzę, do tego posągu, którego się łapie za biust. Tu mamy balkonik.
Tu mamy posąg, w ogóle jest tutaj bardzo ładnie. Wcześniej w ogóle, jak byliśmy tu parę lat temu, to wydaje mi się, że tam w ogóle była taka skrzynka, że można było zostawiać listy. Tak, i oni naprawdę na nie odpisywali. Ale mi się bardzo podoba. Fajne, klimatyczne miejsce, ale żeby tradycji stało się zadość, musimy dotknąć ją za cycka, także idziemy ustawić się w kolejkę. No to Kasia przed chwilą macała Julię za cycka, to ja pomacałem pana za ptaka. Za tego pigeona tam na dole. Dobry pigeon nie jest zły. O. A teraz idziemy w stronę Piazza coś tam. Nie jestem pewna, jak to się dokładnie nazywa, więc nie będę przykręcać. Ojej, pamiętam, jak się zajadałam tymi owocami w kubeczkach. Pamiętam, że jak byłam na wycieczce szkolnej, to non-stop to jadłam. I to jest absolutnie yummy. W sensie te owoce są takie świeże i smaczne. W ogóle mamy tu targ, są magnesy. Czy chcemy kupić jakieś pamiątki? U, jakie ładne szaliczki. Dużo ładnych i na pewno drogich rzeczy. Ale prezentuje się to zacnie. No nie wiem, czy wam się to podoba. Nie wiem też, czy film to oddaje, ale jeżeli miałabym wybrać, gdzie chciałabym spędzić trochę czasu, to między Wenecją a Weroną nie wahałabym się ani chwili i wybrałabym Weronę. Nie wiem, dlaczego jakoś tak miło kojarzy mi się to miejsce. Pięknie wyglądają tutaj te balkony. Zobaczcie, jakie obrazy oni mają na tych budynkach. Czy wy to widzicie? Zobaczcie, jaki to ma klimat. Można potem po prostu chodzić i od razu człowiek jakoś tak się lepiej czuje. Szkoda, że nie uda nam się wjechać o tam. Ale jest już niestety zamknięte. I w ogóle fajnie, bo można tam wydreptać. Albo można wjechać na górę kolejką. Co kto lubi, moi drodzy, co kto lubi. Jutro otwarte chyba od 10.30. Nie wiem, musicie sobie sprawdzić, jakie są godziny otwarcia. My lecimy do ogrodów, dlatego że są czynne do godziny 19. Ładnie to jest. Bilet dla ludzi młodszych 9 euro, dla ludzi starych 12 euro. Tak wyglądają ogrody, jest godzina 18.20. Mamy 40 minut, żeby sobie je obejrzeć. Prezentuje się to zacnie. No dobrze, lecimy. Czy to limonki? Albo limonki. Chyba tak, ale super. Zobacz, jaka jest duża. Ta normalnie wygląda jak taka, co można ją kupić w sklepie już. Ale ekstra. Oddechy już nie tęgie, słuchajcie. Ale zwiedzamy, staramy się jak najszybciej, bo mamy mało czasu. O wow. O wow. Nie kłamali, jak pisali, że piękny stąd widok na miasto. Chodźmy jeszcze kilka schodków wyżej. Powiem wam, że coraz bardziej żałuję, że nie przyszliśmy tu chwilę wcześniej, bo naprawdę czas nas goni. A te widoki, one są takie piękne. Andrzej znalazł roślinożernego kotka. O, tam kolejny biega, kitku. Więcej kitków. Jaki słodziak. Kociaki są super. Labirynt. Ciekawe, do czego ten kod QR, ale nie będę sprawdzać. Patrzcie, jak to jest ładnie przystrzyżone. Tak równiutko. W Barcelonie, jak byłam, słuchajcie, to był taki
wyższy labirynt, do którego można było wejść i naprawdę szukać drogi. Ten jest ładniejszy chyba niż tamten, bo tamten miał więcej prześwitów. A tutaj, tak jak widzicie, te drzewka są tak konkretnie zbite. No zacnie się to prezentuje, moi mili. Dotarliśmy do mieszkania po naszych dzisiejszych wojażach i chciałam wam pokazać coś, co można kupić tu w Lidlu, a czego nie ma w Polsce. Takie o dziwne coś. To jest takie, powiedziałabym, w smaku trochę kawowe. A tu mamy jeszcze drugie. O, takie. I powiem wam, że są to całkiem smaczne przekąski. Ogólnie naszym odkryciem tutaj jest coś takiego jak lemon soda i kupiliśmy podróbę lidlową. Zobaczymy, czy będzie smaczna. I jak już do was gadam, to od razu wam pokażę, co takiego kupiliśmy w Laszu. Więc tak, mam tu żel Happy Happy. Powiedziałabym, że pachnie tak cytrynowo. To jest coś ciekawego. Monster Octopus. Muszę zgooglować na stronie, żeby wam pokazać, jak to wygląda, albo może w domu, jak otworzę, wam pokażę. Widzicie, to jest taki glutek i on naprawdę wygląda jak ośmiornica. I to jest coś takiego, czym możecie masować ciało i to jednocześnie jakby wam je mydli. Kupiliśmy to tylko dlatego, że było urocze, bo wyglądało jak ośmiornica. Przetestujemy to później. A tu jest bomba do kąpieli, która jest oczywiście nie dla nas, bo nie mamy wanny. Ale wiemy, kogo ją obdarować i to jest już z tej serii chyba takiej halloweenowej, bo jest to taki duszek. Także tak. Ale muszę wam powiedzieć, że pogoda nas tutaj nie rozpieszcza. Te prognozy to wiecie, gdzie możecie sobie schować. Tam z tyłu, w 4 litery. Nic się nie sprawdza. Totalnie nic. Prawda, Andrzeju? No. Jest to dużo chłodniej niż miało być. Dzisiaj miało padać, to była ładna pogoda. Dzisiaj miało być ładnie, tylko pochmurnie, a cały dzień coś krok. No. Tarłem oczy, to przyjemne. Chcesz coś od alergii? Nie. No, także... Musicie, słuchajcie, być czujni, jak lecicie w te okolice. Że ta pogoda może być mocno zmienna, chyba lepiej się przygotować w tym przypadku. Na wszystko. A teraz zmykamy spać, bo jutro znowu zaczynamy przygodę. Andrzej jest najbardziej poszkodowany w tym wszystkim, bo robi nam za kierowcę. A wy możecie kimać. Ej, nie spałam dzisiaj ani minuty w samochodzie. No dobrze. Chciałam powiedzieć, że tylko... Ale ty tam dupczysz na telefonie coś tam, tum, jakieś facebooki, instagramy, zdjęcia. A ja mam skupienie na najwyższym poziomie, żeby jechać zgodnie z przepisami. Jeszcze nie jechać jak sierota. O nie, chciałam powiedzieć, że teraz jak jechałam ja z przodu, to ani chwili nie miałam telefonu w ręku. No to prawda. Bo cały czas patrzyłam, a że wybrałeś teraz, sobie dupnego pasażera na... Ojej. 3 godziny drogi mogłaś robić co chcesz, a teraz wsiadłaś na godzinkę i heja. Jak jedziesz normalnie, to zawsze jestem czujna, a że wybrałeś sobie tego młodego kasztana. Nie, ty go tam posadziłaś. No bo ma długie nogi i chciałam, żeby mu było wygodnie, ale niepotrzebnie. Bo mój brat, słuchajcie, to on jest taki pomocnik, że kuźwa szkoda słów, no nie? Ten worek cementu już. Jesteśmy wszyscy tutaj po raz pierwszy, nie mamy zielonego pojęcia, gdzie jechać. Więc wypadałoby się rozglądać. A co robi mój brat? Przegląda internety albo co chwila... Tylko tak mu łeb lata, bo jest za wysoki i się nie mieści od strony do strony i czasem dupie w szybę, czasem leci w powietrze. Kaszel mnie jeszcze męczy, ale mój brat jest beznadziejnym przednim pasażerem, więc zostanie wykolegowany z tego miejsca dla komfortu mojego męża. No, a jutro, moi drodzy, Mediolan. Do zobaczenia.